armia spod czerwonego sztandaru i armia łupieszczego białego orła stają twarzą w twarz w śmiertelnym pojedynku. Ponad martwym ciałem białej Polski jaśnieje droga ku ogólnoświatowej pożodze. Na naszych bagnetach poniesiemy szczęście i pokój ludzkości pełnej mozołu. Na zachód wybiła godzina ataku. Do Wilna, Mińska, Warszawy. 2 lipca 1920 roku, Michaił Tuchaczewski. Tam, gdzie rządy i sfery kapitalistyczne przed protestami robotników nie ustąpią, organizować należy strajki i stosować nawet gwałt. Moskwa 1920 roku, drugi kongres trzeciej międzynarodówki. Odrzucam pomoc dla Polski, nawet wobec niebezpieczeństwa, że może zostać pochłonięta. Przeciwnie, liczę na to. Hans von Seeckt, szef niemieckiego sztabu generalnego. Nie wiemy, co uczyni koalicja. My musimy być gotowi, aby stanąć po stronie Polski. Los Polski jest naszym losem. Węgierskie chrześcijańsko-narodowe pismo Ujnem Zedek, nowe pokolenie. Zarówno bolszewikom, jak i Denikinowi jedno jest do powiedzenia. Jesteśmy potęgą, a wyście trupy. Mówiąc inaczej, językiem żołnierskim, dławcie się, bijcie się, nic mnie to nie obchodzi, o ile interesy Polski nie są zahaczone. A jeśli gdzie zahaczycie je, będę bił. Jeśli gdziekolwiek i kiedykolwiek was nie biję, to nie dlatego, że wy nie chcecie, ale dlatego, że ja nie chcę. Lekceważę i pogardzam wami. Jesteście pogrążeni w rękach Żydów i Junkrów niemieckich. Nie wierzę wam, waszemu gatunkowi ludzkiemu. O jakichkolwiek tedy stosunkach dyplomatycznych mowy być nie może, bo ich warunkiem podstawowym są wiara i dyskrecja. A wy nie zasługujecie na jedno, nie znacie drugiego, zdradzacie cywilizację, własny kraj i jeden drugiego. Instrukcje Józefa Piłsudskiego na negocjacje z bolszewikami. W tamtych latach, gdy odzyskiwaliśmy niepodległość, zapał do walki był tak wielki, że my, żołnierze, niemal nie odczuwaliśmy zmęczenia. Niesieni falą sukcesów walczyliśmy i w rodzinnej Wielkopolsce, i na Śląsku, i na Pomorzu, i w Galicji, i na wschodzie. Wojna z Sowietami zbliżała się nieuchronnie. Naczelnik jej nie chciał, ale poddawać się bez walki nie miał najmniejszego zamiaru. Oczekiwałem na rozkaz powołania do służby. Wszak sytuacja na wschodnich rubieżach Polski zaczynała być coraz groźniejsza. Bezpośredni udział Poznańczyków w operacjach wojskowych na wschodzie należy podzielić na 3 etapy. Pierwszy, od marca do lata 1919 roku, walki z Ukraińcami w Małopolsce Wschodniej. Drugi, od lata 1919 roku do zimy 1920, walki na froncie litewsko-białoruskim o Mińsk i Bobrujsk. I trzeci, najważniejszy, w skład którego wchodziły kampania kijowska, operacja warszawska i niemeńska. Łącznie wojska polskie latem 1920 roku na froncie wschodnim liczyły około 400 tysięcy żołnierzy, z czego oddziały wielkopolskie około 55 tysięcy. Wynika z tego, że stanowiły około 14%, jednak efekt ich działań zbrojnych był co najmniej kilkakrotnie większy. Sam Piłsudski, przebywając kilka razy w Poznaniu w latach 1919-21, bardzo pochlebnie wypowiadał się o ich dokonaniach. Mieliśmy w swych szeregach wielu doskonale wykształconych i wyszkolonych jeszcze w pruskiej armii żołnierzy. Jednym z nich był Ignacy hrabia Mielżyński, Herbunowina. Sławił się skutecznym udziałem w Powstaniu Wielkopolskim, później w pierwszym Powstaniu Śląskim, czy wreszcie w uformowaniu i powołaniu do życia ochotniczego szwadronu ułanów, z którym z sukcesami walczył podczas wojny polsko-bolszewickiej. Jest to bez wątpienia postać,
której warto poświęcić więcej czasu, godna miana bohatera pierwszej części naszego filmu o dzielnych poznańczykach walczących z Sowietami. Urodziłem się w roku 1871 w Chobienicach. Kształciłem się wpierw w gimnazjum francuskim w Berlinie 2 lata, a następnie w szkole kadetów w Dreźnie 6 lat. W 1890 roku odbyłem jednoroczną służbę w pierwszym pułku królewskich huzarów saskich w Grossenheim, gdzie w 1891 roku mianowano mnie podporucznikiem. Ukończyłem też szkoły jeździeckie w Nysie, Dreźnie i Wiedniu. W Niemczech chętnie, z zamiłowaniem uprawiałem sport jeździecki, startując z powodzeniem na renomowanych torach wyścigowych. Sporo wyścigów udało mi się wygrać. Zajmowałem się równocześnie hodowlą koni w rodzinnej stadninie w Iwnie i Chobienicach. W 1895 roku zapisałem się na studia rolnicze na Uniwersytecie w Halle. Hrabia Ignacy Mielżyński po kolejnych wygranych w Niemczech zawodach konnych wraca do domu. Wpierw jednak zatrzymuje się w poznańskim bazarze, gdzie po spożytej kolacji dochodzą go słuchy z sąsiedniej sali, gdzie grupa zapalonych hazardzistów daje upust swym męskim żądzom i przekrzykuje się nawzajem podczas kolejnych rozdań pokera. Zaciekawiony przygląda się graczom i nadzwyczaj łatwo łapie bakcyla karciarza hazardzisty. Dobry wieczór panom. Zwabiły mnie wasze okrzyki, które słychać było nawet w restauracji, a emocje z nimi związane przypomniały mi, jak wspaniałą zabawą jest gra w karty. Znajdzie się jeszcze jedno miejsce dla nowego gracza? Bardzo proszę, niech pan siada. Jest duża szansa, że znowu będzie miał pan okazję posłuchać przekleństw mojego kolegi. Karta mu dziś wyjątkowo nie idzie. Kusząca propozycja, ale nie ukrywam, że bardziej pociąga mnie perspektywa wygrania jego pieniędzy, odsłuchania jego krzyków. Wzbogacenie posagu mojej siostry o jego pieniądze będzie dla niej wspaniałym prezentem ślubnym. Panowie, karty rozdane. Proszę teraz o skupienie na grze, żeby nie było mi potem płaczu i zgrzytania zębów nad straconymi majątkami i posagami sióstr. Tak jak mówiłem, lubię się z nas. Nie gadaj, panie Graje. Z wielką chęcią. Chciałbym wejść za 50 tysięcy. Trochę ryzykowne. Nie uważa pan? Niech mnie pan nie uczy grać w karty. No nic, trudno. Zaraz i tak wygram 2 razy więcej i się odkuję. No, panowie, zagrajmy o wszystko. To ja dziękuję. Pas. Pas.
Matko Boska. Co ja najlepszego zrobiłem? Jak ja się teraz w domu pokażę? 250 tysięcy marek. Mam nadzieję, że z mojej winy siostra nie zostanie starą panną. Ja nie mógłbym spojrzeć jej w oczy. Nosił wilk razy kilka. Pomyśli wilka. Ale przecież start miałem dobry, mocne otwarcie. Co mi to chojrakowanie i stawianie wysokich kwot, kiedy karta wyszła na koniec, żeby postawić wszystko, kiedy miałem marną trójkę? Marną trójkę, no przecież głupota. Jak ja mogłem na to pozwolić? Każdy z nas był na pana miejscu. Karty to nie wszystko, panie Mielżyński. Ale trzeba przyznać, że jesteś pan odważny, a do takich los prędzej czy później zawsze się uśmiecha. Drugi z chobienickiej linii Mielżyńskich, hrabia Józef, był właścicielem majątku Iwno, pięknej rezydencji rodowej z dużymi obszarami rolnymi i rozwijającą się hodowlą. Był już w wieku 75 lat, nie miał potomstwa, szukał więc dobrego kandydata na zarządcę swych dóbr. Usłyszawszy o przypadku swego bratanka Ignacego, którego znał i doceniał za postawę patriotyczną, umiejętności przywódcze i wiedzę zdobytą na studiach w Halle, zaryzykował i zaprosił do pałacu, by powierzyć mu zarządzanie dobrami iwieńskimi. Hrabia Józef już idzie. A, Ignacy, mój kochany bratanku. Powinienem na powitanie dać ci burę za to, jak głupio postąpiłeś. Cóż za ironia losu, przegrać w karty taki majątek w miejscu, które jest symbolem roztropności finansowej dla naszej rodziny. Ale nie mam serca, widząc się takiego zmęczonego w jednym surducie, w jednej koszuli. Prawda jest taka, że cieszę się ogromnie na twój widok. Oczekiwałem twojego przyjazdu tutaj. Witaj, Wilnie. Jak zwykle wyrozumiały, ponad wszystko. Dziękuję. Dziękuję, stryju. Ja nie wiem, gdzie bym się podział, gdyby nie to zaproszenie. Myślę, że nikt już nie jest w stanie bardziej mnie zganić, niż ja sam to robiłem podczas drogi do Iwna. Całą podróż się obwiniałem, nie mogłem spać i jeść krztyny, ale dosyć tego, dosyć. Przyrzekłem sobie, że od teraz hazard nie będzie moim sposobem na pomnażanie majątku. Jeśli to, co mówisz, jest prawdą i nie mydlisz mi oczu pięknymi zapewnieniami, to przyznaję ci, Ignacy, że czuję ulgę. Zaprosiłem cię tutaj nie tylko z dobrego serca, ale i dlatego, że uważam cię za osobę, która może zarządzać tymi ziemiami. Myślę, że się nie pomyliłem w twojej ocenie i potrafisz stanąć na wysokości zadania. Po tym wszystkim, co zrobiłem, ma stryj dla mnie, u Tracjusza, takie plany? Myślałem, że zostałem już spisany na straty i przypadła mi w rodzinie niechlubna rola syna marnotrawnego. Co mam ci powiedzieć? Może w innych okolicznościach by faktycznie tak było, ale masz to szczęście, że ja nie mam syna, a Iwno potrzebuje dziedzica. Ty wydajesz się mimo tamtego ekscesu rozsądny, a poza tym zawsze cię lubiłem. A błędy? No cóż, każdy z nas ma coś na sumieniu. Ale skończmy na razie ten temat. Wejdźmy do środka,
Zjesz coś, odpoczniesz, ile będzie potrzeba, a jutro oprowadzę cię po majątku. Następnego roku Józef Mielżyński zmarł, a Ignacy ożenił się z jego córką Seweryną, przejmując na własność majątek w Iwnie. W latach 1905-1914 był członkiem Rady Nadzorczej Bazaru, a od 1914 roku aż do śmierci członkiem dyrekcji. 2 sierpnia 1914 roku powołany został do wojska jako dowódca oddziału kawalerii 12 Korpusu. Następnie służył kolejno w Baonie Zapasowym w Poznaniu, w 50. Dywizji Piechoty Pułku Królewskich Strzelców Konnych w Poznaniu, w 63. Pułku Artylerii Konnej i w 15. Pułku Artylerii Konnej. 12 października 1917 roku przeniesiono go do rezerwy. Awansowany został do stopnia porucznika. W szeregi powstańcze wstąpił 30 grudnia 1918 roku, uczestnicząc w potyczce pod Zdziechową jako rolnik z Iwna. 8 stycznia 1919 roku zgłosił się w Poznaniu w forcie Grolmana. Do 31 stycznia dowodził kompanią, był szefem sztabu i dowództwa odcinka Łabiszyńskiego Frontu Północnego Powstania Wielkopolskiego. 1 lutego mianowany został dowódcą odcinka. Pod Rynarzewem osobiście prowadziłem pierwsze linie do ataku, niosąc karabin maszynowy. 1 kwietnia 1919 roku przydzielony zostałem do 5. Pułku Strzelców Wielkopolskich, a 12 lipca do Sztabu Frontu Północnego. 5 lipca 1919 roku poprosiłem o zwolnienie z formacji wielkopolskich i udałem się jako ochotnik na Śląsk. Stanąłem na czele 300-osobowego oddziału i przybyłem do Sosnowca, aby wziąć udział w pierwszym powstaniu śląskim. Po powrocie przydzielony zostałem do dowództwa 1. Brygady Jazdy Wielkopolskiej. 13 lipca 1920 roku zatwierdzono mnie na dowódcę 1. Pułku Ochotniczego Jazdy Wielkopolskiej, który sformowałem z własnej inicjatywy i na własny koszt. Nie mogę uwierzyć, że ojczyzna znowu zabiera mi mojego drogiego pana męża. Mam wrażenie, jakby dopiero co skończyło się powstanie w Wielkopolsce i na Śląsku. A znowu wojna zagląda nam przez okno. Ignacy, nawet nie wiesz, jak bardzo chciałabym cię zatrzymać. Już zbyt wiele zrobiłeś dla tej ziemi. Moja biedna Seweryna. Mieć za męża człowieka o żołnierskim sercu to dla kobiety nie lada wyzwanie. Zawsze dzielnie to znosiłaś. Proszę cię, żebyś zniosła to jeszcze raz. Bądź dzielna. Ignacy, wiesz dobrze, że zawsze chciałam być dla ciebie jak najlepszą żoną. Dlatego nie pozostaje mi nic innego, jak zgodzić się na wszystkie twoje postanowienia z bólem serca. Będę z płaczem patrzeć, jak wyjeżdżasz z Iwna i czekać na ciebie. Pomyśl, że tym razem walczę w prawdziwym wojsku państwa polskiego. Wojsku państwa, które realnie istnieje, a nie dopiero walczy o niepodległość. Jest to znacząca różnica. Nie uważasz, moja droga? Masz rację. Wiesz? Jestem dumna z ciebie, że wreszcie odprawisz tą bolszewicką zarazę. A ja będę czekać tutaj, pilnować domowego ogniska jak setki tysięcy kobiet przede mną. Kto wie, czy twoja rola nie jest ważniejsza od mojej. Dziękuję ci. Dziękuję ci, że tak myślisz. Do zobaczenia, moja droga. Niech Bóg cię ma w opiece, Ignacy. Ignacy i Seweryna dzieci własnych nie mieli. Przysposobili 4 chłopców z rodziny. Jak wieść gminna niesie, hrabia Ignacy miewał słabości do dziewek wiejskich i kilka jego bliższych z nimi kontaktów zaowocowało.
Panie hrabio, niech pan dobrze pogoni tych bolszewików, żeby ino dwa razy się zastanowili, zanim znowu na nas rękę podniosą. To z pewnością mogę ci obiecać, Marynko. Będziemy codziennie odmawiać pacierz, żeby się kule pana hrabiego nie imały. I aby koń był usłuszny. Ułan, który nie potrafi obłaskawić konia, to nie ułan. Ale w bitce i w kartach szczęścia nigdy za wiele. Nauczyłem się tego na własnej skórze. Więc każda modlitwa się przyda. Do zobaczenia. Żołnierze, ochotnicy, wszyscy, którzyście ochotniczo przystąpili do oddziału. Marszałek państwa wzywa nas na pomoc armiom polskim do walki z sowieckim nieprzyjacielem. Wejdziemy w skład 215 Pułku Ułanów, którym osobiście dowodził będę. Wyruszymy w stronę Torunia. Naszym zadaniem jest uniemożliwienie wrogowi przekroczenia linii Wisły od północy. Żołnierze! Rozbijemy armię Tuchaczewskiego w prog i w pył, a potem pogonimy w głąb Rosji! A teraz udamy się na dworzec kolejowy w Poznaniu. Poruczniku Ciążyński, proszę wydać rozkaz. Sierpnia 1920 roku szwadron udał się na dworzec kolejowy w Poznaniu, dokąd zjechały się inne szwadrony. Z 215 Pułkiem Ułanów Wielkopolskich wyruszył w podróż do Torunia. 13 lipca otrzymałem rozkaz utworzenia pułku składającego się z ochotników. Napływ chętnych do walki był tak spontaniczny. Zgłaszali się do mnie obywatele ziemscy razem z służbą dworską. Ochotnicy kierowani ze szwadronów zapasowych, nauczyciele akademiccy, studenci oraz chłopi. Przybyło też wielu uczestników urządzanych u mnie wiwnie rautów towarzyskich i polowań. Martwił mnie niedostatek instruktorów i braki w uzbrojeniu i ekwipunku, niedobór koni. Sam postanowiłem przekazać do pułku 50 zdrowych, silnych, osiodłanych wierzchowców oraz kilkanaście mundurów, które zachowałem z pruskiego pułku kawalerii. Przez okres miesiąca udało się uformować 4 szwadrony jazdy. Szwadron karabinów maszynowych przydzielono mi przez dowództwo okręgu Poznań. Dotarliśmy na Pomorze w niezwykle bojowych nastrojach. Czuliśmy się dobrze przygotowani do walki. Natychmiast wezwano mnie do Grudziądza, gdzie otrzymałem nominację na dowódcę grupy operacyjnej działdowej, w skład której oprócz 215 Pułku Ułanów weszły resztki grupy operacyjnej generała Roy i pułkownika Habiga. 4. Bateria 16. Pułku Artylerii, oddział wydzielony z 5. Pułku Strzelców Konnych oraz pociąg pancerny Wilk. Naszym zadaniem było jak najszybsze zdobycie Brodnicy, gdzie wróg rozgościł się już na dobre. 17 sierpnia pułkownik Franciszek Aleksandrowicz przejął grupę operacyjną rotmistrza Mierzyńskiego i kilka innych grup, a rotmistrza Mielżyńskiego powołał na szefa sztabu dowodzonej przez siebie nowej grupy operacyjnej. Po zaciekłych bojach
Grupa Aleksandrowicza odzyskała Brodnicę, a szwadrony z 215 pułku ułanów ścigały niedobitki Tuchaczewskiego do samego Lidzbarka, sporo jeńców biorąc po drodze do niewoli. 20 sierpnia pułk zajął Nowe Miasto i Lubawę. 26 sierpnia dowódca drugiej armii, wielkopolanin z krwi i kości, generał Kazimierz Raszewski, dokonał przegrupowania. 215 pułk ułanów wszedł w skład dywizji Poznań 1. Ignacy hrabia Mierzyński otrzymał awans do stopnia majora, a 6 września pułk odjechał do Poznania. Dobrze pana widzę. Już chyba pan wie, jakie czekają pana zadania. Tak jest, panie pułkowniku. Melduję gotowość 215 Ochotniczego Pułku Jazdy Poznańskiej do działań. Z posiadanych przeze mnie informacji wynika, że dysponujemy plutonem wyodrębnionym z 5. Kompanii Jazdy Konnej, kompanią pułkownika Roya oraz pozostałościami oddziału pułkownika Habicha, ewakuowanych z Brodnicy. Dokładnie tak. Przysłyszał pan o wsparciu? Tak. Potrzebne będzie wsparcie artylerii polowej i pociąg pancerny Wilk wraz ze wsparciem szturmowym. Na popołudniowej naradzie zostanie pan mianowany dowódcą sztabu. Dowódcą 215 pułku zostanie porucznik Ciążyński. Dziękuję panie pułkowniku. Jak tylko zorganizuję tę grupę, jak najszybciej ruszę pod Brodnicę, aby odbić miasto z rąk bolszewików. Z pomocą Bożą sprawimy, że szybko zwyciężymy. Ze łzami wzruszenia w oczach wspominam datę 7 września 1920 roku, kiedy to mój 215 pułk ułanów przemaszerował ulicami Poznania, a mieszkańcy zgotowali nam owacyjne przyjęcie. Wraz z panią Izabelą Drwęską, żoną prezydenta Poznania, Jaromira Drwęskiego, zawiązałyśmy komitet honorowy dla ufundowania 215 pułkowi ułanów sztandaru. Nie posiadałyśmy się ze szczęścia, gdy już 14 września dowódca Okręgu Generalnego Poznań, generał Kazimierz Raszewski, wręczał pułkowi sztandar, w którym umieszczone zostały relikwie świętej Teresy. Na jednym z płatów znajdował się obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Na drugim wyhaftowany biały orzeł ze złotym napisem Ochotniczy Pułk Jazdy Wielkopolskiej. 7 września 1920 roku maszerowaliśmy ulicami stolicy Wielkopolski. Dzięki mojej żonie Sewerynie, a także Izabeli Drwęskiej, żonie prezydenta Poznania i ich inicjatywie, zawiązano komitet honorowy dla ufundowania 215 pułkowi ułanów sztandaru. Sztandar wręczył nam generał podporucznik Kazimierz Raszewski, dowódca Okręgu Generalnego Poznań. 24 września rozkazem naczelnika państwa pułk pod moją komendą udał się na front wschodni. 24 września po dokonaniu uzupełnień i dwutygodniowym odpoczynku pułk wyjechał przez Kalisz, Warszawę, Czeremchę do Świsłoczy i Andrzejewicz. Stąd wyruszył przez Wołkowysk do Krzemienicy, gdzie stanął na nocleg. Weszliśmy w skład grupy operacyjnej generała Władysława Junga, byłego oficera armii austriackiej, od 1919 roku oficera armii generała Hallera. Oprócz nas znaleźli się w niej 15. Dywizja Piechoty i 18. Pułk Ułanów. 27 września otrzymałem rozkaz obejścia Sowietów przez mój i 18 pułk od południa i opanowanie Baranowicz. 1 października 215 pułk ułanów trafił na samego marszałka Józefa Piłsudskiego, który osobiście wydał nam rozkaz wyprawy na Mil, miasto w pobliżu Grodna, centrum kultury żydowskiej.
bez walki przejęte w 1919 roku przez bolszewików. Wypędzenie ich stamtąd zajęło nam jeden dzień. Nagle otrzymaliśmy informację, że Sowieci ładują transport na stacji kolejowej. Natychmiast skierowałem tam szwadron porucznika Ciążyńskiego, który skutecznie uniemożliwił wyruszenie pociągu. Szliśmy dalej, na wieś Cyryn i znaleźliśmy się nad brodem zapełnionym bolszewikami. W mgnieniu oka zebrałem pluton ochotników. Poszarżowaliśmy i przebiliśmy się na zachodni brzeg rzeki i uderzyliśmy na skrzydło nieprzyjaciela. Ten wycofał się, ale zdążyliśmy wziąć około 100 jeńców i jeszcze 2 samochody, kilka kuchni polowych oraz dużą ilość broni ręcznej i amunicji. Po nadejściu oddziałów 15. Dywizji Piechoty objęliśmy osłoną linię rzeki Niemen na odcinku Borek, Żukowy, Ławryszewo. Spore to było osiągnięcie pułku pod wodzą naszego bohatera. W nocy z 9 na 10 października przyszły nowe rozkazy. 215 Pułk Ułanów połączono z 29 Brygadą Piechoty w tak zwaną Grupę Pułkownika Wrzalińskiego. Zadaniem grupy było zdobycie i Wieńca, i Rakowa oraz przeprowadzenie zwiadów rozpoznawczych w kierunku Mińska i Zasławia. Przewidziałem silny opór nieprzyjaciela od zachodu. Postanowiłem zawiązać go walką na tym kierunku, a na Mińsk uderzyć od północy. Wpadliśmy na ulicach Mińska na cofających się bolszewików, wywołując popłoch i zamęt. 18 października o północy nastąpiło zawieszenie broni, a mój pułk został wyłączony z grupy pułkownika Wrzelińskiego. Bolszewicy klękali, wznosząc ręce ku niebu, wołając "Mir!". Na nas wrzeszczeli "Germańscy!", a najczęściej "Rogate diabły!". Osobiście mogłem się cieszyć z awansu na podpułkownika. Do 19 listopada kwaterowaliśmy w okolicach Iwieńca, gdzie szerzył się świerzb wśród koni i tyfus wśród ludzi. Cofnęliśmy się za linię demarkacyjną, którą wyznaczył układ Ryski. 15 stycznia 1921 roku 215 Ochotniczy Pułk Ułanów został rozkazem naczelnika państwa przemianowany z pułku ochotniczego na pułk liniowy, 26 Pułk Ułanów Wielkopolskich, po czym przeszedł w rejon Żuchowicz celem odtransportowania go do Wielkopolski. Tekst podziękowania 215 Pułkowi Ułanów od dowódcy grupy pułkownika Wrzalińskiego. Z dniem dzisiejszym wyszedł ze składu podległej mi grupy 215 Pułk Ochotniczy Jazdy Wielkopolskiej. W czasie swej obecności na froncie pułk pod wybornym i umiejętnym dowództwem pułkownika Mierzyńskiego przyczynił się w znacznej mierze do osiągniętych sukcesów. Dobicie okopów pod Cyrynem bez artylerii i marsz na Mir. Chlubne karty stanowić będzie w dziejach pułkowych oprócz sprawności i dzielności w walce. Ułani 215 Pułku okazali się ponadto jako łącznicy i jeźdźcy meldunków dokładności i punktualności godnej naśladowania w tej służbie. Żalem żegnam odchodzących, lecz zapewniam, że współpraca ich z podległą mi piechotą pozostanie w naszej pamięci. Na tym miejscu składam w imieniu służby dowódcy pułku, oficerom i szeregowym me podziękowanie i uznanie za ich wydatną działalność. Wrzaliński, pułkownik, dowódca brygady. Popularny hrabia Ignacy, nazwany żartobliwie Inusiem, był ponoć na co dzień wielkim skąpcem, ale jak trzeba było, potrafił okazać hojność. Z Iwna do Poznania przyjeżdżał Rolls-Royce'em, a w ulubionej restauracji Dybizbańskiego zamawiał dla siebie na śniadanie kartofelki w mundurkach, gziczek, śledzik i masełko. Swemu szoferowi kazał podawać wszystko, co najlepsze. Najliczniejsi goście przyjeżdżali do Iwna na polowania, latem na kaczki, jesienią na kuropatwy, a zimą na zające. W 1932 roku u Mierzyńskich gościł sam Jan Kiepura, polując m.in. na Daniele.
W roku 1937 zatrzymała się tu w podróży poślubnej młoda królewska para z Holandii, królewna Julianna i książę Bernard Lippe Biesterfeld. Rodzice księcia byli zaprzyjaźnieni z rodziną Mielżyńskich. Z tej okazji odbył się wielki raut towarzyski, a potem polowanie, podczas którego ubito m.in. 800 zajęcy. Przed wojnami kupowałem masowo ziemię od Niemców, poszerzając znacznie swój majątek, ale przede wszystkim pozbawiając obszarów ziemskich pruskiego zaborcę. Potem walczyłem z tym zaborcą jako powstaniec wielkopolski i śląski. Odpoczynek mój od wojaczki nie trwał długo. Tym razem bolszewicy chcieli nam zabrać wolność, a ja, jako żołnierz nowej, drugiej Rzeczypospolitej, nie mogłem na to pozwolić. Postanowiłem pomóc walczącym na wschodzie oddziałom i wywiązałem się ze swej roli najlepiej, jak umiałem. Witaj, kochany cytrusku. Co za rzewny widok. Dwóch staruszków, którzy spędzili ze sobą niejedną bitkę, spotykają się po raz ostatni. No tak. Nie ma co udawać. Na mnie już czas. Przyszedłem się z tobą pożegnać, póki nogi mi jeszcze nie odmówiły posłuszeństwa. Trzymaj się, stary druhu. Piękniejszej śmierci sam bym sobie nie wymarzył. Otoczony przez najbliższych w ciepłym łóżku. To naprawdę ogromne szczęście walczyć na tylu wojnach i mieć taką spokojną śmierć. Wiem. Wszystko wiem, mój drogi. Ale w sercu ściska mnie zwykły ludzki smutek, od którego choć chciałabym, nie dam rady uciec. Mi to już jest przykro. Kiedy pomyślę o tych dniach, które moglibyśmy jeszcze spędzić razem. No ale taka kolej rzeczy. Jestem ci wdzięczny za ten szmat życia, który przeżyliśmy razem. Dziękuję, że byłeś zawsze wyrozumiałą, dobrą żoną. Masz rację. Teraz sobie myślę, że ten smutek to nic innego jak miłość do ciebie. I od razu mi lżej na duszy.